Pyszne naleśniki wytrawnej na słodko. Wiele rodzajów pancakes, pizza smaczna jak w domu, gofry, makarony, desery, poduszki z mięsem i na słodko. To tylko część menu nowej restauracji w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej. Pychotek zaprasza na wysokiej jakości i niskiej ceny dania oryginalnych przepisów, dopracowanych do najdrobniejszych detali. Tu wypijesz też znakomitą kawę czy aromatyczną herbatę w trakcie przerwy w zakupach. Zapraszamy! Tę apteczkę mam zawsze pod ręką. Jeszcze się nie zdarzyło, że musiałem jej użyć, ale jest tutaj i wiem, jak z niej korzystać. I tak samo jest z naszym bezpieczeństwem. Szanowni Państwo, w kampanii wyborczej mówię dużo o inwestycjach, o rozwoju naszego miasta, o przyszłości, ale nie moglibyśmy wszyscy normalnie żyć i pracować, gdybyśmy nie zadbali o najważniejsze, o bezpieczeństwo naszej wspólnoty. Wszyscy pamiętamy początek pandemii. Realne zagrożenie, chaos, lęk. Wiele osób straciło życie. Ewakuacja DPS-ów, pozamykane sklepy, na ulicach patrole policji i wojska. Wtedy nie było gotowych rozwiązań, bo w naszych czasach nigdy nie było takiego zagrożenia. W dużej części to było reagowanie intuicyjne na potrzebę chwili. Olbrzymi wysiłek samorządu, urzędników, mojego sztabu, ale również wszystkich mieszkańców Kalisza. Wspólnie wypracowaliśmy procedury, których nie było. W zamkniętych szkołach szyto maseczki, wolontariusze dowozili seniorom pożywienie oraz lekarstwa. W końcu zorganizowana wspólnie akcja szczepień i powolne wychodzenie z kryzysu. Dziękuję Wam za ten wspólny wysiłek. Wspólnie zdaliśmy egzamin solidarności. Wojna. Wiadomości i sceny z Ukrainy przerażały wszystkich. I tutaj kolejny raz samorząd postawiono przed niespotykanym wcześniej wysiłkiem. Pospieszyliśmy z pomocą. Wspólnie przyjęliśmy setki ludzi uciekających przed wojną. Zdaliśmy egzamin ponownie. To były trudne momenty dla nas wszystkich, często wypełnione strachem i niepewnością, ale z tych kryzysów wyszliśmy mocniejsi i mądrzejsi. Dziś wiemy, jak zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo w przyszłości. Dopracowujemy 3 warianty planów ewakuacji ludności cywilnej z miasta w bezpieczne miejsca. Nie tylko na wypadek potencjalnego zagrożenia wojennego, ale każdego niebezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Analizujemy i audytujemy listę schronów i miejsc tymczasowego schronienia. W miejskim magazynie przeciwpowodziowym przy ulicy Kościuszki przechowujemy sprzęt na wypadek różnych ewentualności. Mamy tam łóżka polowe, śpiwory i koce. Mamy odzież i obuwie ochronne. Są też taczki, drabiny, narzędzia. Nie brakuje urządzeń do zachowania łączności, pomp i agregatów. Wkrótce powstanie poradnik na temat bezpieczeństwa publicznego i osobistego, który bezpłatnie trafi do każdego domu i mieszkańca w Kaliszu. Z administracją rządową i wojskiem konsultujemy zapisy nowej ustawy o obronie cywilnej, która dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich. Wspomagamy ćwiczenia służb ratunkowych w mieście. Wspólnie z Kaliskim Bractwem Kurkowym zamierzamy zbudować strzelnicę, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom Kalisza, tym, którzy chcą nauczyć się obsługiwać broń i chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to nie tylko kwestia dużych światowych kryzysów, to też sprawy codzienne. Rozpoczynamy wielką modernizację całego systemu monitoringu wizyjnego w Kaliszu. Nowe kamery będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Wspieramy rzeczowo i finansowo ochotnicze straże pożarne, policję i straż miejską. Dofinansowaliśmy budowę nowej komendy policji w Kaliszu. Wspieramy finansowo przebudowę komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Częstochowskiej. Dbamy o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wzmacniamy wały wzdłuż Prosny i Swędrni. Zabiegamy o budowę zbiornika retencyjnego w Wielowsi Klasztornej. Przygotowujemy się na różne scenariusze i ponosimy za to pełną odpowiedzialność. Wierzę, że nie będziemy musieli nigdy tych planów realizować. Jednak świadomość zagrożeń i umiejętność odpowiedniej reakcji oraz doświadczenia ostatnich lat dają nam poczucie spokoju i pewności, że nasza wspólnota, wszystkich Kaliszan, jest bezpieczna.
Jest środa, 6 marca. Agnieszka Giesz. Dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza. Co dziś w programie? Odwiert geotermalny w naszym mieście. Duża rządowa dotacja na ten cel. Tragiczne doniesienia z Bangladeszu. Co stało się z kaliszaninem? Sanepid ma wstępne wyniki próbek. Dziś sekcja zwłok 18-letniej Natalii. Ranking porodówek, która przyciąga najwięcej przyszłych mam? Będzie jaśniej i bezpieczniej. Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej obiecuje powołanie pełnomocniczki do spraw równych szans. Ziemia Kaliska Razem prezentuje swoich kandydatów do Rady Powiatu. O opiece długoterminowej nad Kaliszanami. Przed nami otwarta dyskusja. A oto szczegóły. Po wielu latach, a może i dekadach dyskusji o tym, czy pod Kaliszem są bogate złoża wód geotermalnych, w końcu się o tym przekonamy. Miasto otrzyma 14 milionów złotych dofinansowania na wykonanie odwiertu geotermalnego. O szczegółach opowiadał dziś prezydent Krystian Kinastowski. Kolejny jakby taki element rozwoju miasta. No powstanie coś nowego, czego tu nigdy nie było, a jest to naprawdę, no myślę, że bardzo przyszłościowe i takie bardzo pozytywne działanie. O tym, że Kalisz leży na szerokim pasie złoża wody geotermalnej, który rozciąga się od północnego zachodu po centrum Polski, mówiło się od dawna. By mieć jednak pewność, jakiej jakości jest ta woda, trzeba się do niej dowiercić. Są mapy, z których wynika, że pod Kaliszem znajdują się pokłady wody geotermalnej. Jak Państwo wiecie, miejscowości tutaj niedaleko położone od Kalisza mają już wykonane odwierty takie rozpoznawcze i zdiagnozowaną jakby wodę, a niektóre już sobie bardzo dobrze z tej wody korzystają. Z wód geotermalnych korzysta wszystkim już znany Uniejów, ale też Poddębice czy Koło. Geotermia dała ogromny rozwój Uniejowowi, tworząc z tego miasteczka jedno z najpopularniejszych uzdrowisk. Woda geotermalna może ogrzewać też kaliski akwapark, ale nie jej właściwości rekreacyjne i lecznicze są najważniejsze. Do celów ciepłowniczych i chociażby zasilić te wszystkie osiedla, które budują się na przykład tutaj na wzgórzach Kalisza, tak jak my tam również planujemy tych 400 mieszkań. To jest jakby część miasta, która jest wyłączona jakby z zasięgu sieci ciepłowniczej. Jeżeli chodzi o to ciepło kaliskie, w związku z tym jest praktycznie możliwość tylko ogrzewania na przykład gazowego lub indywidualnego w zakresie pomp ciepła i to są też jakby można powiedzieć pewne takie przeszkody czy niedogodności. Myślę, że taki system ciepłowniczy miejski tutaj by się przydał, ale również tak jak mówiłem, jest możliwość wykorzystania jakby energii, która pochodzi z tej gorącej wody z podziemia, chociażby do poprawienia bilansu energetycznego w akwaparku w niedalekim Osirze. Mamy tu dużo obiektów sportowych, mamy podgrzewane murawy. Budowa geotermii kaliskiej daje też bezpieczeństwo energetyczne i niezależność od cen dyktowanych przez wielkich państwowych dostawców. Wykonalibyśmy również własną taką wewnętrzną sieć, czyli można powiedzieć, że bylibyśmy kompletnie niezależni właśnie od spółek, również w zakresie chociażby ustalania taryfy, tak, za tą energię. Wszystko byłoby w gestii miasta, sieć ta ciepłownicza również byłaby siecią wewnętrzną należącą w 100% do miasta. Najpierw jednak próbny odwiert na głębokość 1700 metrów. Prace te dofinansowuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 14,5 miliona złotych z funduszu. Czekamy jeszcze tylko na podpis pani minister. Wniosek przeszedł całą ścieżkę, można powiedzieć, oceny takiej formalnej. Został zatwierdzony przez zarząd narodowego, już nowy zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przez nową Radę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To pokazuje, że jesteśmy skuteczni i potrafimy współpracować z każdym rządem, niezależnie od tego, jakie partie go tworzą, mówi Krystian Kinastowski. Próbny odwiert geotermalny będzie wykonany na łąkach w sąsiedztwie akwaparku. Tajemnicza śmierć kaliszanina w Bangladeszu. Ciało 58-letniego Zdzisława znaleziono w poniedziałek w jednym z hoteli. Jak relacjonują azjatyckie media, mężczyzna był zakrwawiony i miał obrażenia głowy, a pokój był splądrowany. Wszystko wskazuje na morderstwo. Kaliszanin pracował w dużej firmie odzieżowej, a do Bangladeszu poleciał, by skontrolować kolekcję odzieży. Służby wyjaśniają okoliczności tej tragedii.
Wracamy do sprawy nagłej śmierci 18-latki z Kobylej Góry. Dziewczyna zmarła w niedzielę rano i nikt póki co nie wie dlaczego. Podejrzenia padały na jedzenie, którym nastolatka mogła się śmiertelnie zatruć. Sanepid ma wstępne wyniki próbek. Powracamy do tragedii, która rozegrała się w miniony weekend w powiecie ostrzeszowskim. 18-letnia Natalia w sobotę skarżyła się na złe samopoczucie. Z bólem w okolicach brzucha udała się na wieczorynkę. Tam jednak podjęto decyzję, że nastolatka nie wymaga hospitalizacji. Stan zdrowia pogorszył się w nocy. W niedzielę rano 18-latka straciła przytomność. Lekarz stwierdził zgon. W poniedziałek sprawą oprócz policji i prokuratora zainteresowała się również powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Ostrzeszowie. Od wczesnych godzin porannych tego dnia trwała kontrola w sklepie, w którym zostały zakupione produkty spożywcze, które nastolatka miała zjeść. Pobrane zostały też próbki środków spożywczych do badań epidemiologicznych. Sanepid wówczas nie podawał informacji, jakiego typu były to produkty. Mówiło się też o tym, że nastolatka mogła zatruć się pizzą, którą dzień wcześniej jadła ze swoim chłopakiem. Jak dowiedział się Fakt, wyniki badań nie dały odpowiedzi na pytanie, czy to jedzenie przyczyniło się do śmierci Natalii. Będą prowadzone jeszcze pogłębione badania pobranych próbek, ale na razie nic nie wskazuje na to, aby to jedzenie było przyczyną tej tragedii. Co w takim razie wydarzyło się w nocy z soboty na niedzielę? Dziś w Zakładzie Medycyny Sądowej odbyła się sekcja zwłok nastolatki. Zostały pobrane próbki, które będą przebadane m.in. pod kątem toksykologicznym na obecność środków psychoaktywnych. Wyniki sekcji zwłok będą znane na dniach. Wówczas wyjaśni się, co było przyczyną tego rodzinnego dramatu. Ostrowska porodówka najwyżej spośród wszystkich szpitali regionu. W corocznym zestawieniu NFZ pod względem liczby odebranych porodów zajęła wysokie 4. miejsce, zaraz po poznańskich szpitalach. Jak wypadła Kaliska? Blisko 27 tysięcy porodów. Tyle odebrano w wielkopolskich szpitalach w minionym roku. Tendencja jest niestety spadkowa, bo w 2022 roku odbyło się ich 30 tysięcy. Tradycyjnie najwięcej porodów odebranych zostało w najludniejszym subregionie poznańskim, gdzie dodatkowo znajduje się ginekologiczno-położniczy szpital Urzędu Miasta w Poznaniu. To jedna z największych porodówek w Polsce. W rankingu 10 szpitali najczęściej wybieranych przez przyszłe mamy przodują zatem poznańskie porodówki, ale tuż za nimi jest Ostrowska z liczbą ponad 1500 porodów. W 10 jest jeszcze szpital w Pleszewie, zajmuje 8 miejsce. Kaliski szpital znalazł się na 15 miejscu z liczbą 577 odebranych porodów. Jak można dowiedzieć się z programu naprawczego szpitala w Kaliszu, szpital planuje zmniejszyć liczbę łóżek w części położniczej z 30 do 15 i zmniejszyć zatrudnienie położnych. Plan naprawczy Kaliskiego Szpitala zatwierdził Zarząd Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który jest organem nadzorczym Okrąglaka. Trwa wymiana oświetlenia ulicznego w Kaliszu. Nie dość, że nowe oświetlenie doda piękna i kolorytu kaliskim drogom, to dodatkowo będzie to zdecydowanie bardziej energooszczędne rozwiązanie, a oświetlenie przełoży się także na bezpieczeństwo. Rozpoczęła się wymiana lamp w mieście. Tu ulica Chopina, a tu ulica Wodna. Modernizacja oświetlenia ulicznego potrwa jednak do połowy marca, a spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe pojawiać się będzie jeszcze w innych częściach Kalisza. W sumie na terenie miasta zamontują ponad 1000 opraw i blisko 550 słupów oświetleniowych. Nowe latarnie zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o oszczędzaniu energii. Latarnie uliczne o wysokości 8 metrów są wyposażone w nowoczesne oprawy LED z systemem City Touch. Ta innowacyjna technologia nie tylko poprawi estetykę miasta, ale także zwiększy natężenie światła w obszarach, gdzie wykryje ruch, co w rezultacie poprawi widoczność zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Nie wszędzie światło musi się świecić o tych samych godzinach i z tą samą mocą. Będzie można nim sterować zdalnie. A to ostatecznie pozwoli zmniejszyć zużycie energii i tym samym ograniczyć wydatki. Powołanie pełnomocniczki do spraw równych szans zapowiada Piotr Łuszczykiewicz, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Kalisza. Swoją ostatnią konferencję prasową poświęcił całkowicie sprawom kobiet. A towarzyszyły mu wyłącznie kobiety na czele z posłanką Karoliną Pawliczak. Termin oczywiście nieprzypadkowy, bo lada dzień 8 marca, Dzień Kobiet. Ja bym chciał, żeby ten Dzień Kobiet trwał
przez cały rok. I nie polegał tylko na wręczaniu kwiatów i słodkości, ale na tworzeniu takich warunków, by panie mogły na równych zasadach rozwijać się, czuć się zadbane i bezpieczne, mówił profesor UAM Piotr Łuszczykiewicz. W tym pomóc ma pełnomocniczka do spraw równych szans i utworzenie takiej właśnie funkcji przy prezydencie miasta, zapowiada kandydat. Pełnomocniczka musi przede wszystkim dokonać zdiagnozować zatrudnienie w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Miasta Kalisza i w instytucjach, także spółkach miejskich i zobaczyć, czy kobiety tam pracujące dostają równe wynagrodzenie za równą pracę. Zobaczyć, jaki jest procent zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach kobiet, a jaki procent mężczyzn. To też sprawy przeciwdziałania przemocy, bo to kobiety najczęściej są jej ofiarami, a także temat zdrowia, odpowiednich programów profilaktycznych. To nawet kwestia jest języka, jak mówić. Ja jako językoznawca, jako polonista jestem na to bardzo uwrażliwiony. I jedną rzecz dodam tylko. Państwo czasem pytają, to a co to tam te studentki, studenci, jakby nie można było mówić studenci. Proszę Państwa, to ma znaczenie. To ma znaczenie, znamy dane. Jeżeli na przykład w Kaliszu klub sportowy, młodzieżowy ogłasza nabór do drużyn swoich i w tym ogłoszeniu jest napisane: poszukujemy zawodników do drużyny w koszykówkę, siatkówkę i tak dalej. Jaki jest odzew? Zgłasza się 90% chłopaków i 5% dziewczyn, które nie mogą zawiązać swoich drużyn. Niestety, jeśli chodzi o listy do Rady Miasta Koalicji Obywatelskiej, to na wszystkich jedynkach są mężczyźni: Piotr Łuszczykiewicz i dotychczasowi radni Sławomir Chrzanowski, Radosław Kołaciński i Dariusz Grodziński. Z kolei posłanka Karolina Pawliczak mówiła o ostatnich krajowych działaniach na rzecz kobiet. Między innymi o tak zwanej tabletce dzień po, liberalizacji aborcji, lepszej opiece okołoporodowej czy o krajowym programie in vitro. Wytknęła też obecnym władzom miasta, że nie zdecydowali się na stworzenie miejskiego programu dofinansowania in vitro. Podjęła też kwestię demografii naszego miasta. Bo mamy katastroficzną sytuację w Kaliszu. Proszę Państwa, 2 razy więcej umiera ludzi niż się rodzi. Mieliśmy 750 urodzeń, blisko 750 w ubiegłym roku, ponad 1500 śmierci. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wiele kaliszanek rodzi w Ostrowie i Pleszewie. Te porodówki znacznie wyprzedzają tę kaliską, która w ostatnim zestawieniu NFZ-u zajęła dalekie 15 miejsce, ostrowska 4, zaraz po poznańskich szpitalach. Jak by pan zachęcił w ogóle, żeby kobiety rodziły w Kaliszu, a nie wyjeżdżały do Ostrowa bądź Pleszewa? No najlepszą zachętą było to, co powiedziała dzisiaj pani radna sejmiku Marzena Wodzińska, że wnuczka urodziła się w kaliskim szpitalu. Nie, poznańskim. Ale jest Poznania, nie mogła się rodzić w Kaliszu, bo jest poznanianką. Wyjechała do Poznania, tam mieszka, pracuje, ale w szpitalu wojewódzkim. W szpitalu wojewódzkim, a mówiłam o tym, że jeżeli pan profesor pozwoli. To, że dzieci się rodzą w Pleszewie czy w Ostrowie, to nie znaczy, że nie są meldowane w Kaliszu, bo to trzeba rozróżniać. Odpowiem na to pytanie. Myślę, że nasz oddział ginekologiczno-położniczy trzeba w piękny sposób odczarować i tu liczę bardzo mocno na panią wiceordynator, młodą kobietę, bardzo energiczną. Jestem po rozmowie, bo jestem w Radzie Społecznej tego szpitala, że ten właśnie oddział zostanie odczarowany. Ich cel to co najmniej podwojenie liczby radnych powiatowych. Mowa o stowarzyszeniu Ziemia Kaliska Razem. Wczoraj w Bacówce przy Alei Wolności zaprezentowali swoich kandydatów. Stowarzyszenie Ziemia Kaliska Razem ma obecnie w Radzie Powiatowej 3 przedstawicieli: Artura Szymczaka, Roberta Marszałka i Dorotę Karpieko. W tych wyborach idą z chęcią podwojenia albo nawet potrojenia liczby swoich radnych. I jesteśmy gotowi na to, aby rządzić albo współrządzić w powiecie kaliskim. Udowodniliśmy to przez ostatnią 5-letnią kadencję, bo zgłaszaliśmy dużo inicjatyw. Byliśmy jak zwykle otwarci na to, co mieszkańcy proponują, aby ludziom na terenie naszego powiatu żyło się lepiej, wygodniej, żebyśmy pomagali, tak jak zawsze to robiliśmy, ludziom biednym, słabszym, ale również żebyśmy działali na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego.
Nowa kadencja to i również nowe założenia i cele. Jakie stawiają sobie liderzy stowarzyszenia? Naszym celem, nie wymyślimy tutaj prochu, na pewno jest modernizacja i dalsze unowocześnianie bazy oświatowej. Mówimy tutaj o drogach, i również ścieżkach rowerowych, bo to też wspieraliśmy. Będziemy wspierali również modernizację czy remont dalszej tej kolejki wąskotorowej, która jest jedną z atrakcji na terenie powiatu kalickiego i też wszystkie te inicjatywy ze strony władz gminnych i nie tylko będziemy popierali. Stowarzyszenie Ziemia Kaliska Razem za to mówi stanowcze nie rozbiórce Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Upatrują w tym sporą atrakcję turystyczną dla naszego regionu. Przedstawiciele stowarzyszenia zapewniają, że osoby startujące chcą wiele zrobić dobrego dla powiatu kaliskiego. Startują z 11 gmin w 5 okręgach. Ja zrobiłam Mistrzostwo Świata, bo jestem 25 lat w samorządach, ale jestem jeszcze młoda i pełna energii. I teraz przedstawię swoją ekipę. Sylwester Kuciak, wieloletni działacz naszego stowarzyszenia, samorządowiec też, no działacz na wszelkich polach. Michał Tomela, dyrektor szkoły też z Mycielina i z Korzeniewa z gminy. Także naprawdę serdecznie dziękuję Wam, że kandydujecie i chcecie cały czas w stowarzyszeniu pracować. A to jedynie jeden z 5 okręgów, jakie wczoraj przedstawili Stowarzyszenie Ziemia Kaliska Razem. Pełną listę z podziałami na okręgi znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej faktykaliskie.info. Długotrwała choroba to duże obciążenie i wyzwanie i dla osoby, która na nią zapada, i dla jej bliskich. Na jakie wsparcie samorządu i państwa mogą liczyć, co należy zmienić, by jak najlepiej dostosować opiekę do realnych potrzeb, to będzie przedmiotem debaty zaplanowanej w mieście na najbliższy poniedziałek. Dyskusję organizuje Fundacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, a jej temat dotyczy wielu z nas i na pewno dotknąć może każdego. Przewlekła choroba, niepełnosprawność, niesamodzielność to trudne życiowe sytuacje i wybory to wyzwanie również dla miasta i jego instytucji. My w tej chwili chcemy podyskutować z władzami miasta, z osobami najbardziej zainteresowanymi, z przedstawicielami seniorów, osób niepełnosprawnych na temat potrzeb w zakresie opieki długoterminowej dla mieszkańców naszego miasta. Chcielibyśmy, żeby to spotkanie było takim wspólnym wypracowaniem zaleceń czy rekomendacji dla władz miasta Kalisza, dla prezydenta, dla Rady Miasta w zakresie rozwoju opieki długoterminowej, żebyśmy wskazali obszary, gdzie, nad którymi musimy pracować, czy w którą stronę ta opieka długoterminowa powinna się rozwijać. Debata odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 11 marca w Akceleratorze Kultury przy Nowym Świecie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kalisza, zapraszamy szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające pomocy. Będzie możliwość tutaj, żeby dowiedzieć się na temat tego, jakie formy opieki już są sprawowane w tej chwili, w jaki sposób możemy z tych form opieki skorzystać, ale zapraszamy również osoby bliskie osobom starszym, niepełnosprawnym. Zapraszamy fachowych pracowników ochrony zdrowia. Zapraszamy całą społeczność Kaliszan, żebyśmy mogli w takim szerokim gronie przedyskutować, żebyśmy mogli wykorzystać doświadczenia wszystkich osób do tego, żeby wypracować później, tak jak mówiłem, rekomendacje dotyczące zakresu potrzebnej opieki. Początek o 10:30, dyskusja potrwa do 13:30 i odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Kalisza. Marzec pokazuje nam swoje chłodne oblicze, ale jest przynajmniej nadzieja na więcej słońca. Spójrzmy na prognozę pogody na najbliższe dni. Dzisiaj wieczorem termometry pokażą 4 stopnie Celsjusza. Na niebie pojawi się mnóstwo chmur, ale nie tych deszczowych. Wiatr słaby. W nocy temperatura spadnie do 1 stopnia powyżej zera. Niebo pozostanie zachmurzone, wiatr słaby. W czwartek słupki rtęci wskażą 5 kresek powyżej zera. Niebo będzie pełni w chmurach, wiatr okaże się umiarkowanie silny. W nocy temperatura spadnie drastycznie do minus 3 stopni. Niebo pozostanie zachmurzone w pełni, wiatr pozostanie umiarkowanie silny. W piątek o poranku termometry pokażą minus 2 stopnie Celsjusza. Niebo będzie przejrzyste, a wiatr będzie nieodczuwalny. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 6 stopni. Przez cały dzień niebo będzie bezchmurne, wiatr pozostanie nieodczuwalny. I to wszystko w naszym środowym spotkaniu. Bardzo dziękuję Państwu za wspólny czas. Życzę spokojnego, dobrego wieczoru. Do zobaczenia.